Wzywali mnie do pomocy do młodej dziewczyny, której na skutek, nie wiem, czy wybuchu bomby, czy co tam spadło, czy granatnik, piec wywaliło drzwiczki i ten żar z pieca na jej nogi. I kazano mi teraz z tych nóg zdejmować te powbijane, żarzące się, potem już wystygłe, takie kawałeczki węgla. Ona naturalnie, nie wiem, czy to nazwać wyła, że z bólu, czy płakała, kiedy się nie wytrzymała tego. To pamiętam tak właśnie bardzo dokładnie.